Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliście w grę o nazwie Among Us, ale ja zacząłem grać już od tamtego tygodnia, bo w sumie koledzy z klasy też zaczęli grać, no i ja właśnie przez to też sobie w to zagrałem. No i całkiem spodobała mi się ta gra, więc postanowiłem zrobić takiego oto małego mocka, ponieważ na YouTubie z tego co widziałem nie ma zbyt dużo filmików o Among Us z Lego, tak więc dlatego też postanowiłem, że zbuduję takie oto coś. Tak więc ja jestem Lego Świat Kamila i zapraszam Was do oglądania. Tak więc zagramy sobie w jedną taką typową gierkę, żebyście zobaczyli, o co ogólnie chodzi w tej grze, zanim zobaczycie mojego mocka. No i tutaj można sobie wybrać lokal albo online, my lecimy do online. A jeszcze wrócę na chwileczkę, żebyście zobaczyli, że tutaj również są jakby takie odpowiedzi dla tych, którzy jeszcze nie grali w tą grę, czyli jak w to grać i taka gierka próbna. No i dobra, lecimy do online. Możemy tutaj być hostem, czyli możemy stworzyć własny właściwie świat. Może być on w statku, może być on również w takich jakby wulkanach oraz w takim zimnej krainie. Może być jeden, dwóch albo trzech impostorów. Oczywiście czat może być polski albo po innym języku, jeżeli nie jesteście akurat z Polski. Oraz może być maksymalna ilość graczy, no to dziesiątka. Tutaj jest również private i wtedy po prostu nasi koledzy albo ktoś z kim chcemy grać, podaję nam kod i wtedy wchodzimy sobie do gry. No i mam również publik. I tutaj sobie wchodzimy do gry, w której jest różna ilość osób. Nie zawsze się jakaś gierka wyszuka, bo nie zawsze ktoś gra. No ale właściwie, no właśnie. No. Właściwie tutaj możemy sobie zobaczyć naprawdę dużo serwerów z grami. No i tutaj również do niektórych nie wejdziemy, ponieważ jest tam już maksymalna ilość graczy. No i tak właśnie czasami trzeba poczekać, czasami się wchodzi, czasami nie. Tak więc ja do Was wrócę, kiedy po prostu gdzieś wejdę. No dobra, więc jesteśmy już na serwerze. Jestem tutaj akurat szociorem. No i damy sobie kolorek brązowego, nie ma niestety, ale damy sobie na przykład pomarańczowy, o, bo również jest fajny. No i dobra, lecimy. Ogólnie mój ulubiony kolor to brązowy i tej figurki i czarny kapelusz. Tutaj wybieramy, czy jesteśmy impostorami, czy crewmate'ami. Ja akurat wypadło na to, że jestem crewmate'em. No i chodzimy sobie po tej ogólnie mapie. Mamy tutaj stoliki. Stoliki, na których mamy po prostu kilka przedmiotów. Tutaj można sobie właśnie zacząć głosowanie na tego, kto jest impostorem. Tutaj również mamy również taski, czyli oczywiście zadania. Tak jak na przykład wyrzucanie liści za naszego statku. Tutaj również mamy coś do strzelania, co również pokazano na mocku, ale akurat teraz nie mam tego taska, bo czasami się wybierają właśnie różne zadania i o to w tym dokładnie chodzi, że nie zawsze jest to samo. No i tutaj również możemy sobie zrobić takie dłuższe zadania, które właściwie są na kilka przejść. No i dobra, jest tutaj wykonane. I ogólnie pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj są takie różne korytarze. Jest też admin. Są kamery, które również uwzględniłem na mocku. No i tutaj również chciałabym pokazać miejsce, w którym można się przebadać i zobaczyć, że nie jest się właśnie impostorem, czy się jest. I tutaj właśnie jest taki komputer, żeby pokazać swoim znajomym, że się właśnie nim nie jest. To też w sumie pokazałem na mocku. Tutaj mamy elektrownię. No i teraz ktoś właśnie kliknął i ktoś właściwie zobaczył śmierć, tym razem takiego białego. No i tutaj również można głosować sobie na tego, kto jest impostorem, a kto nim nie jest według Was. No i dajmy sobie, że niech będzie czerwony. No tak ogólnie strzelam, no bo jak mamy jakieś dowody, to oczywiście możemy sobie wtedy kliknąć. A gdy właśnie ktoś nas zamorduje, taki właściwie impostor, no to nie możemy pisać czatu ani głosować, no bo wtedy by od razu się gra skończyła, tak? No bo ona polega na tym, że jest się impostorem albo crewmate'em i wtedy crewmate musi zobaczyć, kto jest impostorem, a jeżeli impostor będzie szybszy i właściwie zabije wszystkich, no to wtedy wygrywa impostor. No tak więc jeżeli jesteśmy guduszkami, to nie możemy właśnie pokazywać innym, kto jest tym impostorem, no bo to by również było bez sensu. No i teraz musimy poczekać, aż wszyscy zagłosują. Na razie w sumie zagłosowałem tylko ja. No i skip. Jeżeli nie mamy dowodu, to oczywiście wtedy skip, czyli jakby gdyby pomijamy tę całą dyskusję i wracamy sobie do gry. Tak więc myślę, że ogólnie wiecie już, o co chodzi w tej grze. Jeżeli nie, no to oczywiście możecie ją sobie zainstalować i wtedy tam również macie poradnik, jak sobie w nią grać. Albo po prostu wpisujcie na YouTubie jakieś poradniki, jak grać w Among Us, jeżeli jeszcze nie graliście. Tak więc my wracamy już sobie do samej mojej konstrukcji.
No dobra, tak więc tak jak widzieliście na moim króciutkim filmiku, w grze można być jedną z różnokolorowych postaci oraz można mieć też różne skiny, takie jak kapelusze, różnego rodzaju plecaki itd., itd. Tak więc zacznijmy sobie od czterech figurek, które sam zbudowałem i wzorowałem się tutaj oczywiście na tych postaciach z gry. Tak więc zrobiłem im jedynie nóżki, no bo tak jak mogliście zobaczyć, rączek oni nie mają. Mają również z tyłu takie jakby małe plecaczki, ale tutaj akurat nie miałem miejsca, by je zrobić przy tak po prostu tej... przy tak po prostu zwyczajnej figurce. Tutaj jest to akurat czarna postać, tutaj ma również swoje niebieskie gogle, jakie są w grze. Również mam tutaj czarne nóżki, no i tutaj użyłem akurat nóżek od zwyczajnej figurki Lego i wczepujemy do takiego klocka. W sumie też nawet do tego czasu nie wiedziałem, że tak się da wczepić takie oto nóżki do normalnego klocka. Jeśli chodzi o górę, to tutaj akurat w tym przypadku dałem jeden wystający studzik, no bo myślałem, że dwa to troszeczkę za dużo. Płaska też nie wyglądała tutaj zbyt dobrze, więc dałem po prostu jeden wystający stud. No i tak prezentuje się czarna figureczka. Dalej mamy tak jakby mojego awatara, no bo najczęściej w sumie w grze grałem właśnie pod postacią brązowej figurki z czarnym kapeluszem. Jak widzieliście na tym króciutkim filmiczku, no to tam akurat brązowy kolor był już zajęty, przez to musiałem być z tego co pamiętam chyba niebieski, ale już nie pamiętam. No i właśnie tak to mniej więcej się prezentuje. No i to jest dokładnie to samo co tam, tylko tutaj akurat zamiast, o zobaczcie, zamiast tej płytki, no to dałem tutaj dwie takie płyteczki, dwie, no bo tutaj nie znalazłem akurat 2x2 brązowej. No i zobaczcie, tak jeszcze wygląda ten klocek, który tutaj łączy sobie wszystkie te cztery postacie. Jeżeli nie widzieliście wcześniej, jaki to był, no to teraz możecie właśnie zobaczyć. Jeśli chodzi o jego górę, no tutaj mamy również taki brązowy element z wystającym studzikiem. Na to mamy jeszcze jednego groszka w kolorze czerwonym oraz na to taki oto czarny kapelusz, który właśnie wziąłem od postaci ze Spidermana. No i tutaj idealnie pasuje właśnie do mojego skina. A jeżeli chodzi o nóżki, no to również są to zwyczajne nogi od figurki Lego. Lecimy dalej, mamy tutaj białą postać. No i tak jak już mówiłem, w grze może być jeden, dwóch lub trzech impostorów. I ty akurat w zestawie mamy dwóch impostorów. I tego nie pokazałem na filmie, ale kiedy impostor zabija jedną z crewmate'ów, o to wtedy wystaje mu z postaci po prostu jakiś tam przedmiot, jest to pistolet, język i z tego co pamiętam też może dusić i tak dalej, ale potem nas zabija i stajemy się duchami. Tak więc mamy tutaj właśnie takiego oto jednego z impostorów. Tutaj ma on taki jakby inny plecaczek, no bo też impostorom zrobiłem takie plecaczki, by dać im tam te rzeczy, które się dzieją, kiedy zabijają. No i tutaj właśnie daliśmy mu, znaczy daliśmy, dałem mu pistolecik, no bo kiedy zabija impostorom, to też czasami jest pistolecik. Tutaj ma on nieco inny taki, nieco inną szybkę, ponieważ z jednej strony skończyły mi się tamte, a po drugie po prostu też chciałem jakoś oddzielić tych impostorów od tych zwyczajnych postaci. Tutaj znowu są to białe zwyczajne nóżki, ale z tyłu jeszcze jest nadruk, no bo musiałem to przewrócić na odwrót, no bo nie znalazłem normalnych białych nóżek. No i ostatnią figurką jest tutaj szara postać. Nie pamiętam, czy w ogóle w grze była szara postać, czy był szary skinek, jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. No ale tutaj sobie właśnie takiego stworzyłem, ponieważ szare nóżki znalazłem i szare elementy, więc pomyślałem, że po prostu tutaj takie coś zrobię. No i w tym przypadku wystaje mu język, który oczywiście też zabija. Nie wiedziałem do końca, jak go tutaj przymocować, no bo próbowałem też tutaj, ale to wyglądało troszeczkę dziwnie, był nieco za długi. No i w końcu zrobiłem tak, że wystaje mu on z pleców, co jest troszeczkę właśnie dziwne. No ale też przy tym wygląda to myślę, że całkiem lepiej. Tak też z profilu i ogólnie tam na tej makiecie. Jak właśnie zabija z czymś takim, no i z tyłu tak to jest mniej więcej przymocowane. Tak więc napiszcie w komentarzu, jak moim zdaniem, znaczy waszym zdaniem wyszły mi te figurki, a my lecimy już sobie do samej konstrukcji. A konstrukcja prezentuje się właśnie tak, no i zacznijmy jej omawianie od ogólnego wglądu na nią. Tutaj jest ona nieco niestabilna od środka, więc jak łapiemy sobie ją do góry, no to troszeczkę mi się tutaj właśnie odpada to, ta część, no bo jest ona przymocowana jedynie na 6 studach, cała ta część, no ale tutaj też nie miałem zbytnio możliwości połączenia tego z inną częścią. Od dołu to wygląda w ten oto sposób. Chyba najgorzej z całej konstrukcji właśnie prezentuje się dół, no bo tutaj też użyłem takich czarnych płytek, jasno oraz ciemno-szarych, no ale myślę, że to też nie jest nic złego, ponieważ w samej grze również są szare, jasno-szare i też ciemno-szare pomieszczenia, więc tutaj akurat myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Zacznijmy sobie może od korytarza. Od lewej strony konstrukcji mamy tutaj po prostu idącego jednego z impostorów, o czym jeszcze nie wie reszta właśnie graczy. No i tutaj mamy również takie miejsce, chyba akurat sobie zdejmę tego impostora, by wam pokazać coś, co znajduje się za makietą, czego wcześniej nie widzieliście.
No i tutaj mamy działko, tak jest. Jedną właśnie z tasków, są moje ulubione chyba, to strzelanie z działka do meteorytów właśnie z jednej z części statku. No i tam właśnie mamy coś takiego na kształt działka. I tutaj właśnie coś takiego umieściłem. Również w tych częściach samej konstrukcji umieściłem takie nieco inne, czy na przykład tutaj jak coś przełączanie i tak dalej, bo takie rzeczy również są w grze i myślę, że to całkiem fajne smaczki. I właśnie te, o tej konstrukcji próbowałem ukryć jak najwięcej smaczków i easter eggów z samej gry, więc jeżeli ktoś grał, to napiszcie w komentarzu, ile ich tutaj dokładnie jest. Jeśli chodzi o samo działko, no to ona nie jest obrotowe tak samo jak w grze, bo tam również mam taki właśnie pulpit i strzelaninę właśnie z tego działka do meteorytów. No i tutaj właśnie mamy takie oto miejsce, gdzie może sobie usiąść jedna z postaci. Wezmę tutaj akurat mnie, no bo tak jak już mówiłem przed chwilą, jest to moje ulubione ten wyzwanie. Zadanie, wyzwanie, zwałek. Teraz zobaczcie jeszcze, jak jest przymocowany ten kapelusz. O, bo wcześniej wam tego nie pokazałem. No i tutaj właśnie siedzę sobie ja i akurat robię to wyzwanie. Dobra, już weźmy sobie mnie. Dajmy go gdzieś tam. No i jeśli chodzi o tutaj elektronikę, to użyłem trzech takich oto elementów skośnych z nadruczkami. To jest chyba naklejka, ale już nie jestem pewien. Tak, dwa z nagrodukami i jeden z naklejką. Jeden jest czerwony, a dwa są białe. No i tu również są takie różne płyty i panele do sterowania właśnie tym oto działkiem. No i same działko prezentuje się w ten oto sposób. Myślę, że całkiem fajnie mi wyszło. Tak więc ja sobie na chwilę rozbiorę o tą część konstrukcji i pokażę wam to całkiem samo działko. Tutaj mamy jakieś takie zielone podpunkciki, no bo też chciałem uwzględnić zielone, no bo w tym działku też był trochę zielonego koloru. Tutaj od góry mamy coś takiego. Tutaj po prostu jeden grill dałem. No i jako lufę mamy tutaj taki oto elemencik, które czasami po prostu używamy do jakichś słupów albo do innych rzeczy właśnie w konstrukcjach stojących. No i tutaj w ten oto sposób zamocowałem sobie to takim oto klockiem, który już nie pamiętam, z którego zestawu mam, ale jest całkiem ciekawym elementem. Dlatego też właśnie tutaj go użyłem. No dobra, ta tą część konstrukcji już odłączyłem od tej i myślę, że możemy już sobie przejść do samej drugiej części. Tutaj na początku mamy coś, co pokazywałem również na filmie, czyli możliwość sprawdzenia siebie, czy jest się impostorem, czy nie. I właściwie to pokazania swoim znajomym i reszcie drużyny, w której akurat gramy, czy właśnie się jest impostorem, czy może crewmate'em. No i tutaj również posłużę się mną, by pokazać wam, jak to się mniej więcej robi, czyli po prostu się tutaj staje i również tam obliczenia się robi. Oczywiście tutaj nie pokażę tego wszystkiego, no bo czasami są takie wyzwania, czasami nie, więc też na filmiku tego nie pokazywałem, jak akurat się skanuje, no ale mogliście zobaczyć samo miejsce skanujące. Jeśli chodzi o to, to odzorowałem je w ten oto sposób. Mam tutaj jakieś barierki, które również tam były. Tutaj akurat użyłem takich elementów z nadrukami, bo też dałem tutaj zwyczajne, ale wtedy to nie wyglądało tak fajnie i teraz wygląda o wiele ciekawiej. Tutaj również mamy zamocowany jeden taki różowo-przeroczysty klocek. Nie wiem, czy teraz uda mi się go... O, dobra, udało się go ściągnąć. Taki oto klocuszek na niebieskim, na zielonym i to przez to robi taką fajną barwę, która również tam się pojawiła w samej grze. Jeśli chodzi o ten element, no tutaj są również jakieś takie elektroniki, elementy właśnie elektroniki. Tutaj mamy jakieś przyciski, tutaj jakąś dźwignię i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również dałem sobie akurat silnik, myślę, że tak mi tutaj pasuje i jakby wtapia się w samo otoczenie. Jeśli chodzi o dalszą część, no tutaj właśnie pokażę wam to. Tutaj akurat impostor zabije crewmate'a, no ale nieważne. Tutaj mamy jakiś taki tablet, albo po prostu telewizor, na którym wyświetlają się znowu jakieś taski. Tutaj również zrobiłem coś takiego jak przyłożenie dłoni. To też było właśnie jako task w samej grze użyte. No i tutaj również mamy u góry coś, co chyba jest najciekawsze. A jest tym czymś kamera, którą umieściłem właśnie w tej oto części konstrukcji. No i prezentuje się w ten oto sposób. Ja ją przyczepiłem na takim czarnym, giętkim elemencie. Zobaczcie, tak on się wygina. No nie pamiętam już, z którego zestawu go miałem, ale właśnie pamiętam, że on jest tak bardzo wyginalny, że można go sobie tutaj użyć. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest on chyba zestawu z Anakin Spodracer, ale tutaj nie mam pewności. No i tutaj zobaczcie, użyłem naklejeczki z LEGO Auta 2. Gdzie była kamera właśnie, która zabijała różne auta. Jeżeli nie oglądaliście, no to przykro mi, musicie zobaczyć ten film, naprawdę jest świetny. A tutaj również dałem taki oto element, tutaj też to troszkę wygładziłem i po prostu jest to kamera, która obserwuje impostorów i crewmate'ów i jeżeli się jest właśnie w pokoju admina, to wtedy można sobie zobaczyć, czy ktoś właśnie zabija kogoś i wtedy można wejść na głosowanie i na niego zagłosować.
Tak więc, jak Wam się podobała moja konstrukcja, napiszcie koniecznie w komentarzu, a ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli chcecie więcej Among Us na moim kanale, to napiszcie właśnie to w komentarzu, czy chcielibyście jakiś gameplay, na przykład półgodzinny, albo coś ten deseń, no albo znowu jakiś mocek, bo też pozostało mi kilka tam rzeczy do zbudowania, mogę zbudować zimową, albo tą właśnie wulkaniczną planetę i też mogę zrobić kilka innych postaci. Po prostu napiszcie w komentarzu, że chcielibyście więcej tego na moim kanale i napiszcie też, czy w ogóle graliście w tą grę i czy może dalej gracie. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!